wspomniałaś o tej przyjaźni z Michałem Szpakiem. To ile to już lat? O rany. 2011, 10 lat. 10 lat. 10 lat. I jaki jest Michał tak zupełnie prywatnie? No bo my znamy jego twarz tylko taką show biznesową właściwie. No i piękną, muzyczną. Wiemy, że jest barwnym ptakiem, że nie boi się mówić tego, co myśli. A jak ty go oceniasz? No, dla mnie to jest przepiękny człowiek, to jest najwierniejszy przyjaciel, to jest autentyczna osoba, to jest mój taki brat po prostu, więc absolutnie kocham go i życzę mu jak najlepiej. Po prostu jestem zachwycona tym, że to tak długo trwa i naprawdę znamy się od podszewki. I tak naprawdę jak spotykamy, mówimy o naszym prywatnym życiu bardzo mało o zawodach. Więc to jest naprawdę niezwykła relacja. To wręcz jest takie niesamowite, że zdarzają się... Moim zdaniem to nie jest tak, że w biznesie nie ma przyjaźni. Tam, gdzie są prawdziwi ludzie, są prawdziwe relacje. I niezależnie, czy to jest... w polityce, czy to jest nawet w show biznesie, więc naprawdę nie ma reguły. Czyli to jest tak, że właściwie mogłabyś do niego w nocy o północy zadzwonić i on by odebrał? Tak, oczywiście, że tak. Natomiast widzisz, ja już mam na przykład tak, takie coś w sobie, że tak tego chronię, to jest takie nasze, że mogę tylko powiedzieć, że jest absolutnie cudownym człowiekiem i już bym chciała zmienić temat, bo to jest... Okay. Wiesz, zbyt moje. Cudowna osobowość, przepiękny człowiek z prawdziwym sercem. Więcej takich ludzi poproszę.